Witajcie widzowie! Dzisiaj mówię do Was z Walii Miast, najsłynniejszego odcinka specjalnego rajdowego w naszym kraju. Jesteśmy przed Przełęczą Walimską, powyżej Patelni. Jeszcze gdzieś tam w oddali możecie słyszeć jakieś samochody rajdowe odjeżdżające z punktu kontroli czasu. Przed chwilą zakończyły się rajdowe Mistrzostwa Polski 2020 i mamy nowego mistrza Polski. Chyba nikt się nie spodziewał, że będzie inaczej. Finowie Jari Huttunen, Mikko Lukka wygrali cykl RSMP, wygrywając dwie z trzech rund, a w trzeciej właśnie w rajdzie Elmot, w rajdzie świdnickim, który się przed momentem zakończył, zajęli drugie miejsce. Rajd obfitował w niesamowite wręcz rozstrzygnięcia. Już wczoraj podczas pierwszej pętli rajdu, która składała się z odcinka w Świdnicy, odcinka na Walimiu i odcinka powtórzonego w Świdnicy, Jari z Miką wygrali obydwa przejazdy miejskiego odcinka specjalnego. Dzisiaj od rana pogoda była taka, że deszcz wisiał w powietrzu. Pierwszy odcinek jeszcze udało się pojechać po suchym, ale na drugim lunął deszcz, co spowodowało, że Finowie wykonali efektowny skok, niemal jak fińscy skoczkowie narciarscy. Opuścili drogę, stracili 40 sekund, uszkodzili delikatnie samochód, no ale pojechali dalej. Spadli na piąte miejsce, przy czym czterech zawodników przed nimi było w bardzo niewielkich odstępach czasowych, bo już przed tą przygodą poza trasą mieli ponad 20 sekund przewagi. Trzeci odcinek specjalny, pierwsza pętla zamykała się odcinkiem z Walimia do Michałkowej, znowu te słynne właśnie rejony, dokładnie odcinek, na którym stoimy, i znowu padał deszcz. Tutaj działy się niesamowite rzeczy, kiedy to mówię, widzicie właśnie przebitki z słynnych patelni walimskich z tego pierwszego przejazdu. Wielu zawodników miało tutaj problemy, ciężko było trafić w czarne, czy też raczej w szare, bo jeździmy w końcu po granitowej kostce. Natomiast w ostatecznym rozrachunku po pętli Jari Huttunen tracił do Grześka Grzyba tylko kilka sekund, zajmował już drugie miejsce. Druga pętla, powtórzone trzy odcinki sprzed południa i Jari Huttunen, wygrywając dwa pierwsze, wraca na prowadzenie. Grzesiek spada na drugie miejsce i wydaje się, że z tymi 4,8 sekundy przewagi Jari jedzie po trzecie zwycięstwo w Mistrzostwach Polski 2020. Ale znowu tutaj nasuwa się odrobina dramaturgii na to, co się działo, i na drugim przejeździe Walimia Jari Huttunen, Mikko Lukka łapią kapcia, dojeżdżają do mety ponad 30 sekund za zwycięzcą Power Stage'a, ostatecznie zajmują w rajdzie drugie miejsce, co wystarcza bez nawet tych dodatkowych punktów do tego, żeby wygrać w cyklu RSMP. Rajd świdnicki wygrywa Grzegorz Grzyb z Michałem Poradziszem, a zwycięzcą Power Stage'a zostaje Marcin Słobodzian, który jeszcze podczas właśnie tego przejazdu Power Stage'a miał taką przygodę, jaką w tym momencie widzicie. Ostateczne wyniki Power Stage'a. Wygrywa Marcin Słobodzian, zaraz za nim Tomek Kasperczyk, trzeci Łukasz Biśkiniewicz, czwarci bracia Kotarba, Sylwester Płachytka kompletuje punktowane miejsca na Power Stage'u i ostateczna klasyfikacja generalna rajdu świdnickiego Krause, 48. rajdu Elmot świdnickiego Krause. Grzegorz Grzyb z Michałem Poradziszem wygrywają rajd z Jari Huttunenem, Miką Lukką o 19,8 sekundy. Trzeci jest Sylwester Płachytka ze stratą 2 sekund do Jariego Huttunena. Kacper Wróblewski na czwartym miejscu, 30 sekund za zwycięzcami, również niewielka strata do podium. Bracia Kotarbowie na piątym miejscu, Słobodzian Marcin szósty, siódmy Tomek Kasperczyk, ósmy Łukasz Biśkiniewicz. Emocji, jak widzicie, nie zabrakło i Mistrzostwa Polski, pomimo tej bardzo nietypowej, pandemicznej rzeczywistości, były w tym roku bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że przyszły sezon uda się już rozegrać bez tych przeróżnych problemów wynikających czy to z pandemii, czy to z ograniczeń budżetowych. Miejmy nadzieję, że zawodnikom uda się zgromadzić odpowiednie budżety i przyszłoroczna rywalizacja w Mistrzostwach Polski będzie jeszcze ciekawsza i jeszcze bardziej zacięta. Droga z Walimia do Rościszowa została już otwarta, dlatego kończę tego vloga. Mam nadzieję, że tego typu informacje podsumowujące rajdowe Mistrzostwa Polski były dla Was ciekawe. Jeśli tak, nie zapomnijcie o kciuku w górę. Pamiętajcie też o subskrypcji. Wszystkie te kciuki w górę, subskrypcje, komentarze podnoszą w algorytmie YouTube'a lokowanie tego mojego vloga, dzięki czemu dociera on do większej ilości zainteresowanych rajdami osób. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia.